Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpii, tutaj kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. Ostatnio zremisowaliśmy z przeciwnikiem, który okazał się w miarę godny. Grał Brazylią, lecz sądziłem, że go pokonam, bo grał słabo. Ale no jak widać, David Luiz postawił na swoim i musiał strzelić go na pierwszy, żebym ja mógł potem to zremisować. No cóż, ryzyk fizyk, wyszło tak jak wyszło. Zacznijmy kolejny mecz w sezonie online. Mogę mieć taki lekki katar i troszeczkę mogę inaczej mówić, ale przeziębienie, ale co tam, nagrać i tak nagrę dla was. No i tak, mamy przewidywaną liczbę punktów 8. Jeżeli dalej będziemy tak przegrywać, no to zostaniemy w 10 lidze i będę musiał poza nagrywaniem, najwyżej, nie wiem, będę nagrywał dalej to wyzwanie. Albo dacie mi znać po prostu w komentarzu, jakbym na przykład został w tej 10 lidze, to powiecie mi, żebym najwyżej zrobił sobie przerwę parę dni od FIFA i żebym sobie przeszedł po prostu do 9 ligi na spokojnie. Dobra, zaczynajmy już bez zbędnego pieprzenia. Taki sobie skład na razie ułożyłem do Juventusu na kolejny mecz. Ale za parę odcinków być może już zobaczycie drugi skład, calusieńki, złożony. Ale dajcie mi jeszcze trochę czasu, bo to jednak widać trwa dłużej niż z Juventusem w tym przypadku, bo tam są jeszcze drożsi piłkarze, o których po prostu chciałbym pomarzyć, aby sobie ich kupić. Nie wiem, najwyżej bym sobie musiał końce doładować, ale co w moim przypadku to jest niemożliwe. Dobra, zaczynajmy już. Szukaj mi tego osiłka. Oby to był noob, bo kurde, chcę w końcu wygrać. Mamy jeden remis, mamy jedną wygraną i cztery przegrane. No to jest po prostu patologia. Czekaj. Tak. 6 meczów mam w sumie ogranych w tej lidze. O, kogoś mi znalazło. Dobra. No zajebiście, wiedziałem, że będzie miał jakieś opóźnienie, no. Co za kurde włoski ciul. Wiedziałem, że mi wyjdzie, no zrobił mi na złość po prostu, celowo. Dobra, kto tym razem? No znowu ty, nie. Zwalaj. Kurde, widzę, że jakiś prześladowca. Ja mu dam acerowa. Kurde, Rome to ty masz tam, pod Koloseum, gdzie ci dają kurde psy, wilkołaki, żarcie. No szukaj mi przeciwnika, no chyba sobie żartujecie, żeby mi nie wyszukało kogoś innego. No w końcu. Tak, na wyjazdówki. No, okej, zaczynamy. Co to masz za skład? Let's big... Jesteś przegrany. Kurde, co to za gówna mi tu przyniosłeś. No zajebiście, no to jesteś już zjechany. Ja tutaj praktycznie nikogo nie znam z tego składu, więc jesteś zjechany. Gwarantuję ci super rozrywkę. A ten odcinek myślę, że będzie epicki. Nikogo tu nie znam, jakieś śmiecie z Brothers. Nie znam ich. Dobra, skupmy się na grze. Zabaleta, o, no to jest ktoś, kogo znam. Kabaye. Dobra, może się jednak przeliczyłem trochę. Trochę się może przeliczyłem. Dobra, ale wiecie, trzeba się skupić, żebyśmy tego nie zawalili. No idźże, kurde, zrobił wślizg, Alex. Cholera, musimy uważać. Wykop to, dobrze. Noż, kurde, musiał. Nie, nie damy im łatwo wygrać, nie ma. Dobrze Cielini zrobiłeś, może po części źle było. Włócinić i prowadzisz nas do zwycięstwa. No, zastanawia się, czy... Pierdylnij gola, no nie. Jakiś ciulas musiał to obronić. Dobra. I jedziemy go. I główeczkę masz piękną, no kurde, Włócinić. Co z tobą? O, jakiś pro... No szkurde spalony. Jakim wałem? Przecież taka piękna akcja by była. Ale pewnie i on i tak spudłował, no właśnie. Więc blisko.
połowę sukcesu i tak mieliśmy za sobą, ale no kurde. Bez prze... O, coś ci nie wyszło. No widać, że to jest taki tani noob. Biedny ma skład, więc... Szczerze mówiąc, nie będzie mi sprawił problemów. Teraz mu tu podaj. Teraz mu tu podaj, dobrze. Lichtsteiner dośrodkuj. Masz epicko dośrodkować. Shit. Te, żeby się kozakowi nie wydawało, że... No, bo by było nieporozumienie. Kabaje, no, on jest akurat tutaj dobry, więc nic mu nie mam do zarzucenia. No, zwalaj mi stąd. Dobrze, podanie z tyłu może być. No, idziesz włócznić, drugi raz. No przecież przegonisz go, no, kurde, co wy robicie? Macie atakować, jasne? Czy się jeszcze nie wyraziłem dobrze? Martinez? Dobrze. Tak ma być. Kurde, co mi pod nogi wchodzisz, ty kurde? I teraz jebnij. No kurde, blisko było. Wucinić. Więcej werwy i życia. Noż, kurde, rąbane. Jeszcze raz. Mocno to dośrodkowanie zrób. No fuck. A samoa z daleka? Kurde, spudłował, czarny ciul. Jak mogłeś? Jeszcze dwa takie błędy, to wylecisz ze składu. Ale czy cię wymienię, bo wylecieć i tak nie wyleci. I tak należy do... O kurde, uważać. Żebyśmy nie zostali ograni. Przypadkowo, bo kurde... Te no, nie ze mną takie... O, dobrze, Lichtsteiner, podaj mu. Dobrze. Pirlo, teraz mu to podaj, on dośrodkuje. I będzie z główeczki? Nie będzie, no kuźwa, no ciężki do rozgryzienia jest mimo wszystko. Mimo tego, że my tu górujemy, to bronią się dobrze. No ale to chociaż o czymś świadczy, no Jezu. No Lichtsteiner, co robisz? O, Pogba, dobrze, chociaż raz. Kurde, co? Te, kartka, czerwona. Co, Francuzie, mnie tu faulujesz, czarnego biedaka? Przyjąłem go ledwie do Juventusa, a ty mi go tu faulujesz. Co to ma znaczyć? No, przewijaj. Co żeś mu zrobił, bandyto? O, czerwona jak nic powinna być. Czerwona. Ale dobra, widzę, że są tutaj łaskawi. No, Pirlo, mogłeś nieco lekko, ale dobra. Cię tam rozumiemy. Patrz, jakie jebaństwo mi śmie faulować czarnego Francuza. Ja mu dam. No dogoń go, kurde, Ogbona. Nie po to za ciebie. Dobrze, przynajmniej nie wyszło. I teraz biegnij Vucinić pełną parą. No, Vucinić, no co robisz? Kurde, znowu mi jakieś ceny mi tu odprawiasz. Masz tak nie robić. Albo będzie z tobą źle. Kurde, no. Nie możemy zremisować sobie z nimi. Od tak. Nie ma. Jeden gol i wygrywamy. O kurde. Zjadły go trochę nerwy przy tej interwencji. Weź to wykop. No to był kole... No sędzio, co idioto mnie blokujesz? Co za bloker zasrany. No nie, źle to jeszcze podał. No zamorduję zaraz. Tego sędziego zwłaszcza, bo mnie przyblokował i utrudnił mi akcję. Zabaleta, kurde. O. Dobrze, biegnij. Wuciek, no co się pchasz? Kurde, obawiam się, że będzie zaraz źle. Czy to wykorzysta? Fuck this shit! Jak? Pytam się, jak to jest możliwe, że takie gówno mnie rozwala. Nie. Ja się tak... Kurde, najpierw zmiana, bo tu tutaj widzę, że... jest źle, no jest jednak źle, no zaraz kogoś tu dodam. Dobra, Vidal. Vidal, idziesz za Pogbę. I zaraz, kto jeszcze? Asamoah, idziesz za... A nie, Asamoah jeszcze zostanie.
No kto jeszcze może iść? Caceres. Caceres pójdzie za Barzagliego. Dobra, zajebiście zrobione. W nowoczesnym futbolu widać, że kapitan. No nie wierzę, ja po prostu was nie wierzę, chłopaki, żebyście taki wstyd przyniosli. Przecież to jest biedny skład. W miarę biedny. Bo ten koleś się zaraz nam tu rozkręci na dobre i. No bez jaj, że innego takiego czarnego nie umieliście przepchnąć. Broń to. Wykop to. I masz następnym razem wykopywać to, a nie robić mi tu jakieś podania, no. No idźcie. No kurde, co robicie? Jezu. Wykop to. I podaj mu to. Idziesz po akcję. Rób akcję. Kurde, nie umiecie jednej dobrej akcji zrobić. No i znowu coś czuję, że będzie remis. Ała. Jeszcze teraz. Nie, 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 nie! Spalony! Ha! Chciałoby się 2-0. Dobra, zmiany zostały dokonane. Ale to nie wiem, czy coś mi to da na 4 ostatnie minuty. O, Pirlo, coś działa. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, Szkoda, że kurde, nie to ma był na boki. faul prawie. Saba je. Jakiś Sabaye. Nie podoba mi się to. Coraz bardziej mi się to nie podoba. A Że sama. mimo takiego. Dobra, Ogbona biegniesz. Biegniesz i robisz dośrodkowanie. I wierzę w ciebie, Przewinie się do że tego nie dośrodkowania. zawalisz. Brawo, interwencja na No najwyższym poziomie. naprawdę. Nie, w drugiej połowie się zemścimy. Spokojnie. No znowu spalony. Udana No pułapka wkurza mnie to ofensywowa. już. No nie wierzę, że takie gówna mnie jadą. Pewnie wyłapuje Wykop to, piłkę Buffon. bramkarz. No i Po zagwizdał 500 i sędzia. 105 minutach No ale ja gry się w pytam, piłce. co. Nie. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonalnego Porąbane, meczu. no. Rzeczywiście, ale w Buffon. pierwszej połowie nic się nie działo. Jeszcze jeden taki błąd. A naprawdę, wykastruję ciebie i pójdziesz za innego bramkarza. Koleś. Co jest grane? No nie gadaj, żeś wyszedł z gry. No chyba nie. Jaki facepalm, co za koleś. A to chyba wygrałem praktycznie, nie? Jak przy... Czekaj, 4 punkty. Aha, dalej mam 4 punkty. Aha, nic mi nie zaliczyło. Dostałem kasy, ale dalej mam te 4 punkty. No, to super. Zajebiście wręcz. Co za ułom wychodzi po pierwszej połowie meczu? No pytam się ja was, który ułom po pierwszej połowie meczu tak robi? Trzeba być idiotą, downem i nie powiem jeszcze kim. Gramy jeszcze jednego mecza. Co tam, odcinek będzie dłuższy. No ale oczywiście teraz muszę wydać trochę kasy. Nie wiem, czy mi starczy na dwóch. Kurde, ale nie, no co za idiota. No totalny idiota, nic więcej nie mogę powiedzieć i opisać na jego chwilę obecną. Po prostu idiota. Zapłaci za to. No nie ma jakichś tańszych kart. Co za dziady. 500, 400, 500, kurde. Dajcie jakieś tańsze. Moment, zrobimy takie coś. I już nie będę się męczył. I szukamy taniuchów. Bo ja nie mam zamiaru tyle wydawać kasy na takie karty. A jak nie znajdę, no to będę musiał kogoś tam zmienić, a najwyżej kupić jedną złotą taką. Zaraz tu znajdziemy. Przy okazji muzyka sobie poleci. Ja sobie ją posłucham. Może mnie chociaż uspokoi, ale no kurde, ja jeszcze tego nie rozumiem, jak można wygrać ten mecz i z niego wyjść. Miał jeden punkt przewagi, a mimo wszystko wyszedł. No widać, miałem jakiegoś ułoma przeciwnika. O Boże. Masakra. Dobra, wywalone. Trzeba będzie kupić jedną taką. Tak, kupujemy. Dobra, przypiszemy mu teraz na szybko.
i zaraz zrobimy porządek i rozpoczniemy mecz, bo no to tak nie może być. Tak po prostu nie może być. No mecz się odgrywał, pierwsza połowa była piękna, co prawda. No Buffon znowu coś zmaścił, no jak zwykle zresztą. Nie jest jakiś robot, maszyna. A w sumie komu by tu dać bardziej? A dajmy... Nie no, zaraz coś tu zrobimy. Dajmy temu Pirlo. A Isla pójdzie na zmianę za kogoś innego. A nie no, to jest po prostu śmiechu warte. Dobra. A więc tak. No tak, trzeba będzie go zmienić. O, Pepe wejdzie, bo on akurat już w dobrej kondycji jest. I tak za chwilę mi się wszyscy rozsypią, więc będzie problem. Dobra, i gotowe. No i dobra, teraz i jeszcze raz gramy, żeby w końcu coś rozstrzygnąć, no bo to, co żeście widzieli przed chwilą, to jest po prostu porażka, no. Jak tak można w ogóle? Jeszcze miał punkt przewagi, a mimo wszystko wyszedł, no idiota. Idiota down. Nie wiem, jak jeszcze coś. Czekaj, jeszcze jakaś edycja. Nie, dobra, myślę, że jakoś to będzie. Nie, Vidal. Vidal za Marquisio. Okej. I Tevez. Quagliarella. Chociaż nie, Quagliarella za Osvaldo. I dobra, i myślę, że to już wszystkie inne zmiany dokonane. I tym razem wyszukaj mi takiego ziomka, z którym sobie zagram 90 meczowych minut. Czyli na nasze to jakieś 20 minut. Czy tam, nie wiem, około. Ale no proszę, kurde, o tyle. O nic więcej, żebyście mi tylko dali jakiegoś przeciwnika, z którym rozegram normalny... O nie, 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 kolego, z takimi opóźnieniami nie... O, czekaj, czekaj. Widzę, że chyba koleś już ogarnął neta. Okej, dobra. Zobaczymy, co mi się teraz trafiło. No te, tutaj już ma nawet brąza, więc kolejny osiłek mi się trafił. A ma jakiegoś ma jednego z Czarnobyla, tam napastnika po lewej stronie. Więc będą chcieli. Jak to zdobyli jeden punkt? Co ty pieprzysz? Może być niezłe widowisko, właśnie rozpoczęli. A ty, chyba jednak. Dobra, a Samoa biegnij. Ile sił masz w nogach? No kurde, co ty robisz? Ale czekajcie, tutaj idzie jakoś zbyt banalnie. Na razie tak tylko uważam. Nie twierdzę, że. O, Traore. Kojarzę tego piłkarza, chociaż nie wiem, czy jest taki mocny. Kurde, podawaj jakoś, nie wiem, konstruktywniej i lepiej, no. O, Lichtsteiner coś dobrego zrobił, ale tamten się nie skapnął, że dostał piłkę od swojego. Dobra, Wuciek, Dziowinko. Nie wyszło. A było blisko. O, Traore źle podał. Coś mu nie idzie, no. Coś czuję, że mogę wbić szybko gola tutaj. On ma małe szanse tutaj na wbicie mi gola. Kurde, wywalaj mi stąd. Dobra. I podaj mu to i Vucinic biegniesz. No kurde, co mnie pchasz? Co, jakie wślizgi. No, było blisko Vucinic, ale wiem, że się starałeś, chciałeś. Ja cię rozumiem. Dobra, ale teraz Pirlo, dośrodkuj. Kurde, no. O, Pepe, widzę, że się tu wykazał dobrym sprytem. Kurde. O, dobrze. O, nadziałem. Nie, cholera jasna. No patrz, podłożył mi haka. Faul powinien być. Ale sędzia widzę, że śpi. Dobra, muszę uważać. No i mamy stratę piłki. Dobra, Dziewinko, biegnij. W tobie nadzieja. Możesz po raz trzeci zadebiutować swoją karierę
w moim teamie. Było blisko, bardzo blisko. A teraz dośrodkowanie. Kurde, nie wyszło. Tak jak ja oczekiwałem. Dobra, uwaga. O, nie wyszło ci. Znowu ci nie wyszło, kurde. To jest naprawdę biedny team. Dobrze, i teraz gol. O, kurde, ma tu dobrego bramkarza. Trzeba jakoś na niego zadziałać tak, żeby Rąbany w końcu puścił. O, Chiellini, dośrodkowanie. Jeszcze nagłówka, no nie ma. Nie ma. Dobra, Musa jakiś. A to pewnie ten czarnobylista, nie wiem jak na nich się mówi. O, kolego, tu żeś już kompletnie przedobrzył, nie. Tu by nie wyszło ci. Nich chuj. Dobra, wykop to dobrze, bufoniasty. I podanie. Okej. I konstruktywne współpracowanie. O, będzie gol. Te, karny. Powinien być karny. Przecież on mi niemal zrobił krzywdę. Te, ale żebyś się tylko nie rozproszył tą sytuacją. Chuj. Dobra, trzeba uważać. Żaden Czarnobyl nie strzeli mi tu gola. Dobra, widzę, że też się tu bawi. Dobra, czarny biegnij tyle, ile masz pary w nogach. No, wybił mi piłkę, idiota. Dobrze. A teraz niech ktoś tam podejdzie. A w sumie zrobię coś takiego. Ty mi tu nie kozacz. Dośrodkowanie i z główeczki nie wyszło. No, dlaczego żeś się wycofał? No, kto ci kazał? Te uważać, bo on tu chce wyprowadzić jakąś pierwszą, lepszą akcję. Żeby mi tylko zaszkodzić. Dobra. No, podanie miał być dobre, PP. Te, uważać. Wybij mi to, dobrze. Ale no, nie tak. Kurde, co za kiwka Rąbana. Dobra. Wucinić. No, było ich dwóch, więc nie miał za bardzo jak. Chociaż mógł ich wykiwać nieco. Wucinić. O. Kurde, strzelaj dobrze, Pirlo, zajebiście, 34 minuta i Pirlo strzela dla nas pierwszego gola. I taniec robota, tak jest. Pirlo zarąbisty, good, dobrze. Tu mieliśmy farta, więc i tak to jest dla nas dobrze. No, bramkarz to Łajza, Ślamazara i tak dalej. Więc dominujemy na razie jednym wynikiem, ale musimy uważać, żeby nie zremisował, bo koleś tutaj teraz zaczął działać na kiwki. I to dla nas może być niekorzystne. Ale powinniśmy ich rozwalić, dziowinko, i jedziesz, ale Pirlo pokazał. Te, przepnął mnie. Dobre. Stara się. Kurde, no Pirlo. Dobrze, Caceres. Jak go zrobiłem? Nie! Jaka krzywda to jest dla mnie. A i Pirlo jeszcze spudłował, no. Jezu, dziowinko, no. Chyba za bardzo pogwiazdożyłeś, no wiesz. To, że masz szybkości 91, to cię jeszcze do tego nie przysługuje, żebyś grał jak jakiś skończony idiota, no. O, Vucinić ładnie przepchnął. Ale jest efekt tutaj 1-0 na razie. I żebyśmy dalej prowadzili. No, Pogba, dobrze. Widzę, że zaczął grać. Te! Koleś mnie tu chciał sfaulować i to było widoczne. Dobra, a Samoa, dośrodkowanie. No i spieprzyłeś. I czyje? Kurde, no. Wiedziałem, że coś będzie z błędem. No wykopuj to, Alder, czy jak ci tam zwią. O, dobrze. Patrz, no, zrobił wślizg. Dobra, uwaga, bo oni tu teraz chyba zaczną atakować. Och, kurde. A, dobrze, obrona. Nie! Jest, Buffon, dobrze. Zajebisty. Dobrze. Nie wykorzystać takiej okazji, to jest po prostu czysty błąd.
Ale patrzcie, oni coś już kombinują. I to mi się nie podoba. Dobrze, no wykop to ktoś. Dobrze, też tak może być. No, co się z wami dzieje? Chyba potrzebują zmiany niektóre osoby. Aż z tych wrażeń, nie wiem, sztywnieją mi dłonie. 1-0 i w końcu chociaż raz dominujemy. No widzę, że jakiś kurde gówna. To był rzeczywiście jeden z najważniejszych momentów pierwszej połowy. Dobra, zarąbisty byłeś, pierdlo. Okej, okay, 50-50, Pierlo, obiecuję ci, że dam ci jakiegoś upgrade'a. Nieważne, czy to takiego, czy takiego, ale dostaniesz coś. Tylko tak, teraz jakąś zmianę by się mogło jeszcze przeprowadzić, czy nie opłaca się. Dobra, zobaczymy. Na razie jeszcze wszyscy są w miarę dobrej. O, tu coś zmienił. Ale nie wiem, czy to coś mu da. Dobra, to było w miarę dobre. Lichtsteiner. Dobrze. Dobrze. Pcha się, pcha się. Kurde, ale no atakował go też obrońca, więc z drugiej strony no to było do przewidzenia, że mu nie wyjdzie. Tak, kurde, uważać. Tutaj planują coś. O, dobra. Wybił to. Nie chciał po prostu, żeby było gorzej. No to ja go rozumiem. O, dla nas. Ciekawe. Ciekawe, jakim cudem. Dobra, Vucinic. O, fuck. Uważaj go. Uwaga, uwaga, wykop to. Doskonale. O, zarąbiście. No, ale no go zepsknęli. No, znowu. Kurde, no. Ma tych swoich tanków, ale no to mu nic nie da. No, wykop to, dobrze. I do drugiego czarnego. I tu podanie. Dobrze. No, Vucinic. Ty się widzę, że zaczynasz obijać. I to mi się w tobie nie podoba powoli. Kurde. Dobrze. Lichtsteiner, biegnij. Nic ci to nie dało. A może z daleka pieprznijmy? Obronił. No, no, pokazał klasę, ale nie na długo. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. I teraz Wuciek. No, uderzenie jest bardzo daleko. No, człowieku, nie takie strzały u mnie. Człowieku. Dobra. Widzę, że tutaj już przeciwnik próbuje się pozbierać. Kurde, no udało mu się. Rąbany. Ale i tak ma słabszy skład od mojego. To jest przecież widoczne już. I zresztą po tej pierwszej... faulował mnie. Niedobrze. O kurde, uważać. Kurde, no. No i... Zaraz przebije tą przewagę. No i widzę, że trzeba będzie jednak jakąś zmianę dokonać. No nie, no Buffon! Czarnemu dałeś się. Nie, tak nie wolno. Dobrze. Uwaga, może być groźnie. No Vucek! No Jezu, nie umiałeś takiej główki trafić. A też ten Buffon czasami już mnie irytuje. No niby taki dobry bramkarz. Kurde, uważać. No bo znowu coś kombinuje, no. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. No co wy robicie? Nie umiecie się obronić przed jednym piłkarzem. On gra tu na kiwki. Dobrze. I biegnij, Vucinic. I strzelaj drugiego gola. Mnie to nie obchodzi, jak to zrobisz, masz strzelić. Oj, Vucinic, chyba pójdziesz zaraz na zmianę. Zaraz chyba pójdziesz na zmianę, ja ci mówię. Won mi stąd. Dobra, Vucinic, idziesz znowu. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Będzie strzelał. Kurde. Nie dobiega już nawet. Dobra, Asamoa. Niech ktoś tu przyjdzie. No co to było, Pogba?
No co to było, powiadam teraz. Bo on mi tu chce drugiego gola wbić. Nie ma. Nie będzie miał. Niech nawet o tym nie myśli. Kurde, no! Nie! No nie wierzę! No jak to możliwe? Jak mogą mnie jechać takie syfy? No nie, Buffon, idziesz na zmianę. Idziesz na zmianę. Nie, wkurzyłeś mnie. Jezu, naprawdę? Takie dwie papy puścić, no. I ktoś jeszcze musi, bo tu widzę, że jest tragicznie. A Samoa też na zmianę za tego i jeszcze jedna zmiana to będzie... Ogbona pójdzie na zmianę, bo też jakiś wyczerpany i Barcagli. No kurde, no grajcie jakieś playsy, no. Teraz musicie to zremisować. Mnie to kij obchodzi, jak to zrobicie. Macie jeszcze czasu, macie to zremisować. Inaczej macie przesrane. Dobra, zajebiście, mamy jeszcze 17 minut. Się zaraz rozproszę całkowicie. Dobra, dośrodkowanie robisz. No nie! No serio! O! Co to było? I czyli... No, spalony. Niecałe 15 minut. Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać, kurde, no. Byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki. Dobrze, błąd popełnił. Ale nie możemy dać wbić trzeciej bramki. No ten Dąbia, czy jak mu tam, no, no wkurza, wkurza. Koleś ma farta. No walczyć, Caceres. I biegnij, biegnij. No serio. Kurde, teraz, no Pepe. Pepe, był faul. No i zgranie w pole karne. Jest remis, Vucinic, zajebiście, tak. No, i remis. A jeszcze mogę to przebić nawet. Pięknie, Vucinic, z główki, wierzyłem w ciebie, wierzyłem w ciebie. No, Pepe zrobił dobre dośrodkowanie, a Vucinic pięknie pizdnął z główki. I co, łyso? Łyso, pewnie, że łyso. Ten, on tu chce grać na kiwki. Nie, nie ma. Nie ma tutaj takiego grania. Kurde, twój błąd. Te, bo się znowu zapowiada. Wykop to czarny. Dobrze, podały. No Vucinic tego nie przyjął, dobrze. Jak to Vucinic? Dobra, i jedziesz z nimi. No może hat-tricka nie będziesz miała, ale no musisz coś zrobić. Kurde. Nie. No, spalony. Dobrze sędzia zareagował. Dobrze, Szpakowski, nie pierdul. Dobrze. Musi być znowu remis. Albo wygrana. O, dobrze. Ostatnia akcja. I od niej zależy wszystko. No nie wyszło. Kurde, no. O, pech, pudło. Podaj, dobrze. Dośrodkuj, Pirlo. No z główki tak nie można, no. Dobrze. A raczej niedobrze, bo jeszcze mogą jakąś akcję wykierować. Wykop to, Caceres, wykop to, dobrze. No i ale trochę za mocno, wiesz. No kolejny mi godny przeciwnik, przecież powinien Vucinic, no kurde, czy może iść tej piłki dobrze nie przyjął. Spieprzaj mi stąd. No i znowu remis, no wkurzać mnie to zaczyna. No nie wierzę, no. Najpierw 1-1, teraz 2-2. No wkurzać mnie zaczynają te remisy. No znowu jeden punkt. Ja pierdolę. I znowu mnie biorą nerwy. Jak nie w snajperze, no tam to były większe nerwy, ale tutaj też. Ale Caceres całkiem nieźle sobie z oceną wyrobił. Dziewinko też.
Ale jak dla mnie najlepszą ocenę powinien uzyskać Pirlo i raczej Vucinic, ale dobra, to już jest taki mniejszy szczegół. Ale najważniejsze, że był mecz i jest zakończony remisem. Jeden punkt. I teraz mamy tak. 4 punkty do awansu i 3 mecze. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Wszystko w swoim czasie. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego mecza. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I to by było na tyle w sumie. Ja tu jeszcze sobie kupię jakąś kartę. Tu się będą bić. A to przy okazji też się będę bił o kartę kontraktu. Co mi tam zaszkodzi, nagram to. Raczej wątpię, żeby mi tu przebijał. Jak kupię za tanio. O, widzę, że tu walczy ze mną. No, ja też se powalczę z tobą. Ja też. Zobaczysz, że ja jeszcze to wygram. No, szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. No patrz, walczy ze mną. Bot zasrany. On chce, żebym wydał dużo kasy na tym. Oj, nie, 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 nie ma tak. Przebił tą sumę? Jeszcze. I chyba nie przebije już. No dalej, człeniu, poddaj się. Nie ma sensu walczyć ze mną. Dobra, 5 sekund. I będzie nasze. I będzie nasze. Dziękuję bardzo. Dobra, to mamy już kartę. No to tak jak powiedziałem, mecz myślę, że wam będzie się podobał. No i liczyłem na wygraną, ale koleś no po prostu też miał farta. No i co ja poradzę po prostu na to, no, że miał tego farta zasranego. Dobra, to ma jury te kontrakty, a my się już tu żegnamy. Trzymajcie się, na razie. Yo, do następnych meczów.